Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku z serii Horoskopy. I tym razem chciałabym omówić horoskop roczny dla bliźniąt, rok 2019. Postaram się omówić horoskop najbardziej konkretnie i rzeczowo. Uściślam i tak naprawdę naciskam na sferę uczuć. Też dostałam bardzo dużo informacji, czy zrobię roczny miłosny, zatem postaram się to pogodzić, czyli sferę miłosną jako tą dominującą, plus dodatkowo zwrócić uwagę na kwestie te finansowo-zawodowe i zdrowotne. Horoskop będzie rysował i składał się z czego? Z opisem na każdy miesiąc. Patrzcie bardzo proszę całościowo na horoskop, ze względu na to, iż czas w tarocie bywa kapryśny i pewne rzeczy, które miały się zadziać na przykład w styczniu, mogą się zadziać w marcu, w lutym, jakkolwiek. I jeżeli będziemy rysować to jako całość, to też będzie nam łatwiej się poruszać po tych schematach. Później zrobimy układ 12 domów jako kropeczkę nad i, ale także przesłania właśnie z kart anielskich na ten rok, które dla bliźniąt karty chcą wyciągnąć. Dla tych, którzy mnie nie znają, jestem tarocistką Agiatis, mam na imię Magdalena, karty tarota, numerologia, rytuały również są tutaj obecne w historiach próśb o kontakt indywidualny jak najbardziej. Tutaj powinien być oto mail do kontaktu, ale również na dole wszystkie linki do historii, które gdzieś tam mogą Was interesować, czyli social media, strona i jakie są usługi. Również na kanale się rozejrzyjcie, moi drodzy, bo na kanale nie tylko horoskopy, ale również nauka tarota, również numerologia, rytuały, magia, recenzja, ale także seria Wasze pytania, moje odpowiedzi, gdzie uzyskujecie odpowiedź przez wysłanie przez Was SMS-a. Jak to wygląda? Tu w proponowanych powinien się pojawić film. Zerknijcie tam, na dole w opisie też jest informacja. Również realizuję live, staram się w co piątek o godzinie właśnie 17 realizować. Więcej informacji, tak jak mówię, tutaj gdzieś naokoło, pod filmem, klikajcie w linki i macie. Nie chcę przedłużać wstępu, tutaj bowiem, że chcecie już horoskop. Zaczynamy! Bliźnięta, rok 2019, pokażcie karty, jak to może wyglądać w historiach uczuć, miłości, ale także historie zawodowo, finansowe i zdrowotne. Bliźnięta, rok 2019, bliźnięta, rok 2019, pokażcie karty, jak to się może rysować. Styczeń dla bliźniąt w roku 2019. Jeżeli chodzi o styczeń dla osób spod znaku bliźniąt i emocje, karta gwiazdy. Karta gwiazdy mówi o tym, żebyśmy ruszyli w miejsca, gdzie jest grupa ludzi, czyli jakaś impreza, jakaś okoliczność. Wtedy będziemy mieli szansę również spotkania kogoś na swojej drodze, bo to jest taka szansa właśnie w tymże miejscu. Szansa na spotkanie w znanym Wam miejscu, jeżeli chodzi o spotkania z ludźmi. To mogą być różnego rodzaju tutaj imprezy, festyny, być może też domówki. W każdym razie grupa ludzi jak najbardziej wskazana jako coś, co dla bliźniąt w styczniu może spowodować kwestię poznawania osób do partnerstwa, do związku. Jeżeli osoby spod znaku bliźniąt są w historiach emocjonalnych, tych związkowych, a gdzieś tam się pokłóciliście, to karty pokazują ponowny kontakt, a wydawało się będzie, że ktoś już zamknął tą drogę, zatem możliwe pojednania. Warto z tego pojednania wyciągnąć też wnioski i nie popełniać błędów, które spowodowały ten stan rzeczy poprzedni. Dla osób w związkach również tutaj się rysuje
zadbajcie, zainwestujcie w tą relację, wyjedźcie gdzieś, spotkajcie się, być może w większym gronie. W historiach zawodowo-finansowych dostaniecie jakąś wiadomość. Wiadomość czy też zaproszenie dla bliźniąt, które szukają pracy, jest to dobra zapowiedź, bo możecie otrzymać właśnie telefon, mail, SMS, jakkolwiek informacje z historii wcześniejszych o na przykład prośbę kontaktu tutaj w historiach właśnie zawodowych. Jeżeli chodzi o kwestie osób, które już są aktywne zawodowo, to tutaj karty też pokazują, że wiadomości, które gdzieś tam Was zostały jakby pominięte, czy też odnajdziecie coś, co zostało zagubione. A w historiach zdrowotnych zwróćcie bardzo proszę uwagę na to, co jest związane przy dzieciach, z dziećmi i choroby wieku dziecięcego. No to zobaczmy, no ale oczywiście się tu nie włączyło. Nadrabiamy błąd i są tutaj właśnie konfiguracja tychże kart. No dobrze, no to popatrzmy, jak tam luty dla bliźniąt tu się rysuje. Dla bliźniąt karta świata w historiach emocjonalnych. Co to może oznaczać? To może oznaczać, że macie otwarte okienko na świat. Dla osób w związkach może to oznaczać, że otwieram sobie furtkę możliwości, ja już nie chcę w tym związku być. Może ktoś chcieć z Was zakończać związek. Może ktoś chcieć innej jakby jakości, czy też historii emocjonalnej. No, a zatem taka też może się rysować historia dla osób w związkach. Dla osób, które gdzieś tam są samotne, karty pokazują, poszerzcie horyzonty, nie bądźcie ograniczeni, ale też nie zamykajcie się w swoich schematach, bądźcie otwarci. Bo być może, co było wcześniej, nie do końca się sprawdziło, dlatego macie ten stan, nazwijmy to, samotni. Ale też karta świata, otwórz się na świat, ale ucz się tej relacji na nowo, tę, która właśnie nadchodzi, bądź w której właśnie wkraczacie. W historiach zdrowia nie mam pokazanych jakichś zmian, tak jak było, tak będzie. W historiach tych zawodowo-finansowych, osoby, które chcą zakładać działalność gospodarczą, może się to zadziać. Osoby, które gdzieś tam tutaj dostają wiadomości, zobaczcie, jakie to jest spójne, odnośnie zaproszenia, tutaj jest możliwe podpisanie jakiejś umowy, kontraktu. Osoby, które chciały współpracować z kimś, czy zdobyć gdzieś staż ważny dla Was, również to się może zarysować. Również mam pokazane, że dla osób, które mają dzieci w wieku szkolnym i chcecie jakąś praktykę tutaj dla dzieciaków swoich jakby osiągnąć, czy też chcielibyście, aby gdzieś tam byli, to również im się to uda. No to marzec, jak tutaj się rysuje. Ważne jest też to, żeby w historiach tych zawodowych w marcu, moje drogie bliźniaki, osoby władne, czy też nad Wami nie powodowały dyskomfortu i bezsenności. Może być jakaś kontrola. A dla osób, które prowadzą zwłaszcza działalność gospodarczą, to też taka kontrola powoduje bezsenność, no bo jak ona wyjdzie. W historiach zawodowych ktoś może patrzeć Wam na ręce, nie bójcie się tego, macie całą wiedzę i możliwości, jeśli będziecie szli według tutaj zasad i tego, co potraficie, obronną ręką tutaj się wybronicie. W historiach emocjonalnych dla pań mam tu pokazaną osobę, która się rysuje jako ktoś poraniony, ktoś inteligentny. Dla wielu z Was będzie to osoba znacznie starsza tutaj. Ktoś, kto pracuje tutaj intelektem, nie mięśniami. Zatem mamy króla mieczy jako kogoś, kto predysponuje do tego, aby sięgnąć w historię związkową z Wami. To jest dla pań, które szukają partnera, ale jeżeli panowie gdzieś tam idą w tym kierunku, to również to jest dla Was informacja. W historiach zdrowotnych bardzo proszę zwróćcie uwagę na górne drogi oddechowe, gardło, bo mi się tutaj pokazują takie możliwe dolegliwości. Dla osób w związkach karty też pokazują tutaj rozmowy. Przede wszystkim rozmowy, rozwiązywanie pewnych być może trudności. Ważne jest też to, żeby jakaś kobieta rodzinna nie wtrącała swoich przysłowiowych 3 groszy, jeśli sobie tego nie życzycie. Bo ja nie mówię, że starsi ludzie, czy też starsze osoby gdzieś tam
w naszym życiu nie chcą dla nas dobrze, ale jeżeli są rady dawane wbrew nam, to nie są rady, tylko powodują zamieszanie w związkach. A jeżeli o nie prosicie, to warto je wziąć pod uwagę, ale tu jest o wtrącaniu mowa. Czyli ktoś, kto mówi, a my o to nie prosimy i no właśnie jedna ze stron czuje się tutaj gorzej. Zatem taka jest tu historia dla bliźniąt w marcu. Kwiecień. No proszę, tutaj karty emocjonalne, szóstka monet. Szóstka monet mówi, daj sobie szansę na związek, daj sobie szansę na nowe, ale też jeżeli się z kimś pokłóciłeś, wyciągnij rękę do tego, do zgody przede wszystkim, tak? To jest szansa na nowe, lepsze jutro w związkach. Czy jesteście osobami, które raczkują w historii, bo właśnie się tutaj coś zadziało, tak? Zadziewa się. Czy też jesteście już długofalowo w historiach związkowych, a macie jakieś tam tutaj wątpliwości, czy też ciche dni, wyciągnijcie rękę do zgody. Niektórym bliźniakom tutaj karty pokazują, mogą pojawiać się historie na zasadzie doradztwa, że może być Wam potrzebny doradca życiowy czy emocjonalny, w każdym razie ktoś, kto jest mądrą głową, kto nam podpowiada, nie bójmy się z tego skorzystać. W historiach zawodowych, z finansowo-zawodowych, to osoby, które mają jakieś do rozwiązania sprawy majątkowe, będą one rozwiązywane i nie są to niekorzystne rozwiązania dla Was. Osoby, które chcą zakupić nieruchomość, sprzedać, również mam tu pokazane, że w końcu się zadzieje. Osoby, które starają się o kredyt, również w tym czasie będzie to pozytywnie opiniowane. No to maj. W uczuciach karta Rydwana. Karta Rydwana mówi o tym, że nabierze tempa ta sfera życia, ale również może mówić o tym, że my się rozdwajamy, że mamy szansę, mamy możliwość, ale nas coś tutaj również ściąga na drugą stronę. I czy to jesteśmy, jeżeli jesteśmy osobami w związku, to może być ochota, bądź ktoś może chcieć nas jakby zbierać z tej drogi, z tej, którą już gdzieś tam wkroczyliśmy właśnie w tym momencie, do osoby, z która gdzieś tam predysponuje do związku i ktoś nas od tego odciąga. Ta osoba dużo mówi, ale nie jest konsekwentna. Zatem bardzo proszę, zwróćcie, obserwujcie tąże historię. Dla osób w związkach wyjedźcie gdzieś. Coś ktoś gdzieś już dawno mówił, prosił, planował, a nie realizowało się, bo zawsze coś, zróbcie właśnie to. Teraz. W historiach pracy uważajcie na komunikację, na niepotwierdzone informacje, na plotki, na wyciąganie informacji od Was. W zdrowiu systematyka i kontrola się tu pokazuje, przeskanowanie z tutaj historii zdrowia, czyli być może konieczne, potrzebne badanie krwi. Czerwiec. Uważajcie na zguby, straty, na nieuczciwe zagrania wobec Was. Tu jest karta złodzieja, tu jest karta też możliwych prób naginania rzeczywistości finansowo-zawodowej. Nie robimy niczego wbrew polityce danego miejsca, nie robimy nikomu przysług finansowo-zawodowych, które godzą w politykę firmy miejsca, w którym aktualnie jesteśmy, bo się to czkawką Wam odbije. I teraz tak. Tutaj jest karta pokazana, że ktoś Was będzie ściągał, ale tu się pokazuje mak. Tym bardziej uważamy i nie idziemy w tą stronę. Również karty pokazują w emocjach, moje drogie bliźniaki, żebyście zwrócili na komunikację, bo ktoś traci z tych słów, które do nich wypowiadacie. Mówicie jedno, rozumie drugie i później jest nieporozumienie. Zatem zwróćcie też na to uwagę. Lipiec. W lipcu pokazują się decyzje. Decyzje możliwe, jakieś romanse, ale również te związki, partnerstwa, małżeństwa, które planują tutaj poszerzanie, właśnie powiększanie rodziny, może się to zadziać również, ale też jest prośba o to, żeby o te sprawy kobiece zadbać również, ale też i o nerki zadbajcie. W historiach emocjonalnych osoby, które planują bądź
dłuższy czas się starają o kwestie właśnie powiększania rodziny, może to się właśnie w tym momencie realizować. Czy też macie możliwość energetyczną, żeby właśnie w tym momencie to się u Was zrealizowało. A również karta kochanków mówi o wyborach, o tym, że będę decydowała, w którą stronę mogę zmierzać, oby nie dwutorowo, bo tutaj karta pokazana jest romansu, czyli niby coś mam, ale chciałabym sprawdzić, co tam jeszcze w trawie piszczy, jakby było mi z tą osobą. Zatem taka jest też historia pokazana. W kwestiach tutaj tych zawodowo-finansowych dostaniecie jakąś propozycję, która zburzy jakiś obraz z przeszłości i będziecie się wahać, czy ją podjąć. Zaraz zobaczymy, co z tym dalej robimy i czy ta propozycja jest według kart warta uwagi, czy też niekoniecznie. Sierpień. Zawodowo-finansowo. W uczuciach karty pokazują, żebyście traktowali drugą osobę poważnie. W uczuciach jest to prośba o to, żeby nie bawić się emocjonalnością drugiej strony. Czyli ten romans może być co najwyżej na chwilkę i możecie poczuć się również też, nazwijmy to, potraktowani jako forma zabawy. Bo któryka kielichów może się tyczyć to, że Wy tak idziecie, ale również, że w Waszą stronę ktoś może chcieć się zmierzać i nie do końca będziecie z tego usatysfakcjonowani, ale również mogą pojawić się zaproszenia na jakieś okoliczności, być może tutaj śluby i tego typu właśnie zdarzenia. W zdrowiu słuchajcie organizmu, bo daje Wam jakieś sygnały i warto to wziąć. Co do propozycji, nie warto według kart. Tu odchodzę, zbyt dużo będę musiała tutaj udowodnić i sam siebie przekonać do tego, że ta właśnie propozycja jest warta uwagi. Według kart nie, ale oczywiście decyzję finalną pozostawiam Wam, moje drogie bliźnięta. Wrzesień. Okej, to jeszcze widać, to przesuniemy troszkę do góry. Wrzesień. We wrześniu karta pokazuje tutaj dla Panów z poznaku bliźniąt kobiety w ukryciu, że możecie chcieć iść dwutorowo. To jest oczywiście Wasza decyzja, czy Wy w tą stronę zmierzacie, czy też nie. Jak jesteście w związku, karta pokazuje kapłanki, kobieta w tajemnicy, kobieta w ukryciu, ale również pokazuje, że jakieś tajemnice, które Wy skrywacie bardzo mocno, mogą zostać odkryte przez postać żeńską. Zatem jeżeli już coś macie za uszami, to warto jakby tą historię tak rozwiązać, żeby to odkrycie później w jakiś tam sposób nie spowodowało destrukcji, bo obojętnie co byśmy nie zrobili, jeżeli podejdziemy do spraw dojrzale, to konsekwencje jasne, że będą, ale mogą być mniejsze bądź mniej jakby burzące nasze struktury. Zatem tak, tajemnice rozwikłane przez jakąś kobietę, ale to nie jest tak, że będzie gdzieś specjalnie szukała. Zbieg zdarzeń to spowoduje. Ktoś coś gdzieś i no właśnie się te tajemnice wysypują. Panów również jest taka informacja, że może pojawić się w Waszym życiu, ci panowie, którzy są gdzieś tam samotni, tak? Może pojawić się kobieta, która nie będzie się tak afiszowała również tą znajomością i Wy również możecie nie chcieć się afiszować tą znajomością. Na zasadzie zobaczymy, jak będzie, a później będziemy ewentualnie mówili, że jesteśmy ze sobą. Być może będziecie ukrywać ten związek przed kimś, bo nie będziecie chcieli, żeby ktoś też to jakby odkrywał. W historiach zawodowych karty pokazują, że te osoby, które pracują zdalnie, to jest czas dla Was na poszerzanie właśnie horyzontów, możliwości, ale i warte uwagi kontakty, które pozwolą Wam na poszerzanie właśnie struktur zawodowo-finansowych. I we wrześniu jeszcze jest taka historia, poznanie tej kobiety może się rysować poprzez kwestię zdalności szeroko pojętej, czyli internet, czyli media, ale również i środek transportu, bo szóstka mieczy również może mówić o tym, że gdzieś tam się komunikujemy w podróży. No to dalej. Październik.
Tutaj w historiach zawodowych nowe umowy, nowe możliwości, nowe umowy, nowe możliwości, podwyżka się tutaj rysuje, zatem wow, naprawdę duże wow. W historiach emocjonalnych karty pokazują, że to, co mam w głowie, mogę przepływać tutaj na stan obecny, czyli nie kraczemy przysłowiowo, nie wyciągamy jakichś lęków, obaw, które gdzieś tam się rysują. Karta Księżyca mówi też o tym, i ona jest trudna dla związku. Dlaczego? Bo my ciągle kogoś podejrzewamy o zdradę, o nieuczciwe intencje itd., itd. Jeśli w tą stronę będziecie zmierzać, te ciągłe podejrzenia spowodują jakby destrukcję w historiach i możliwy rozłam tego, co żeście wypracowali dotychczas. W historiach zdrowia kości, mięśnie, stawy są do zwrócenia uwagi. I teraz chyba grudzień, tak? Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, tak? Zaraz zobaczymy jeszcze raz, żeby czegoś nie pominęło. Styczeń, luty, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, tak? Tak, to teraz listopad. Dobrze, listopad. W listopadzie tutaj się rysują umowy, kontrakty, współpracę, rozliczenia, kontrole, ale rozwiązywanie również spraw administracyjnych, które gdzieś tam wcześniej były w zawieszeniu, tu się one też zrealizują. Tutaj nie ograniczamy się związkowo, nie ograniczamy drugiej osoby, nie wiążemy sobie rąk. Bardzo często karta ósemki mieczy mówi o tym, że mam związane ręce, no nie mogłam inaczej wybrać. Możemy inaczej wybrać, inaczej zdecydować i jeżeli nie będziemy się kierować takim własnym jakby egoizmem na zasadzie, żeby mi było dobrze i wybieram mniejsze zło. Nie ma tutaj historii, która mówi o tym, że musicie mieć związane ręce, bo te związane ręce są nałożone przez Was i takie jakieś ograniczenia. Jeżeli na przykład jesteście w świeżym związku, a kobieta będzie chciała jakby dalszych jakby rozwoju związku, możecie stanąć w miejscu, nie, ja nie potrafię, tak? Czyli to są Wasze blokady, które nie powodują, że ja nie potrafię wejść w to głębiej, bądź gdy to będzie mężczyzna chciała, kobieta nie będzie chciała, bo to też w dzisiejszych czasach jest bardzo, bardzo, bardzo różnie. Zatem też nie pozwólcie wobec siebie takie ograniczenia ewentualne stosować. A w historiach zdrowia karty pokazują jakąś blokadę, jakieś unieruchomienie. Zatem uważajcie, gdzie stąpacie nogami. No i grudzień, moje drogie bliźnięta. Historie z przeszłości się mogą realizować. Ktoś z przeszłości może chcieć wkraczać w Waszą energię. Nie jest to dla Was korzystne. I teraz tak, mam tutaj pokazane inwestycja w uczucie. Dla Pani osoba przy pracy, w pracy czy też wokół pracy się zarysowała, w zdrowiu ręce. Ale teraz popatrzymy tutaj. Historie emocjonalne, no bo one tutaj mają być jako ten czynnik dominujący. Nowe możliwości, jesteście tutaj możliwie do poznania kogoś w jakimś gronie, w towarzystwie, wychodźcie, pokazujcie się dla związków, również zainwestujcie to, wyjedźcie gdzieś, spędźcie gdzieś wspólnie czas. Tu macie możliwą furtkę możliwości, otworu tego, że możecie inaczej realizować swój związek dla tych, którzy są w związkach, niż to było wcześniej, ale również wielu może chcieć inaczej się realizować w tych historiach. Zatem warto określić się, czego chcemy, czego nie chcemy, żeby później nie było wzajemnych też rozczarowań. Też karty pokazują, że jeżeli będziecie w tym towarzystwie, otworzycie się, możecie poznać kogoś na swojej ścieżce życia, jeżeli chodzi o panie, tak? Tutaj ktoś od Was możliwie dużo starszy, ale też intelekt jest bardzo taki seksowny wręcz. Dajcie sobie szansę na pojednania, na to, żeby się godzić te osoby, które się gdzieś tam tutaj realizowały. Może też być tak, że tu byście dali szansę tej znajomości, choć może ona być, wydawałoby się, na odległość, czy też z daleka, czy też gdzieś ten mężczyzna może być tak zwany dojeżdżający, ale też uważajcie na kolejną postać, która się tu rysuje.
która gdzieś tam nie dotrzymuje danego słowa. Jeżeli jakby w to pozwolicie tą energię, no to możecie chcieć iść dwutorowo jednocześnie, tak? Zobaczcie, jak to się składa w całość. No to czy gdzieś tam sobie na to pozwolicie, oczywiście rzecz waszej decyzji, ale dla osób w związkach, co tutaj się jakby nie do końca, jakby ci te nowe osoby się nie realizują w taki sposób, tylko inaczej czytamy karty, może się rysować właśnie też romans, zatem to też jest taka decyzja. Tu jakieś zaproszenie, jakieś świętowanie, tu tajemnice, które mogą wychodzić na jaw, tu podejrzenia o to, że ktoś kogoś właśnie, czy to zdradza, czy też historię o to, że ktoś musi ciągle nam udowadniać, że nie jest tak, jak ktoś podejrzewa, może to zrujnować historie związkowe. Tutaj nie ograniczamy i nie pozwalamy się ograniczać, a tutaj jest możliwa nowa historia w postaci związkowej dla pań przede wszystkim. Zatem tak to się rysuje. Zobaczmy, jaki jest ogólny obraz. Bądźcie cierpliwi, uczcie się na błędach, ale też to, co jakby dokonacie w tym roku, będziecie zbierać w kolejnych latach. No to zobaczmy, jak tam układ 12 domów dla Was się tu rysuje. Układ 12 domów, układ 12 domów, układ 12 domów. Układ 12 domów dla bliźniąt. Pokażcie karty. Układ 12 domów dla bliźniąt. Układ 12 domów dla bliźniąt. Pokażcie karty. Układ 12 domów dla bliźniąt. No dobrze. Jak jest tu na dzień dobry? Karta cesarza. Karta cesarza mówi o tym, że możecie predysponować do tego, aby funkcjonować na waszych zasadach. A zatem taka jest tutaj informacja. Zobaczmy, jak to się tu dalej rysuje. No i znowu tu jest powiększanie rodziny. W historiach zawodowych, bo tu są spółki, zawody zawodowe mogą to być intratne współprace, czy też spółki, czy też wasza firma będzie się rozwijała, bo tu jest też na własnych zasadach. Jeżeli będziemy mądrze to dysponować, to jak najbardziej będzie to coś rozwojowego, coś, co może być nawet wielopokoleniowego. W historiach związków karta mówiąca o poszerzaniu też tutaj wiedzy, poszerzaniu też w kwestiach związkowych, poszerzaniu nie tyle wiedzy, co powiększaniu rodziny, statusu rodzinnego, majątkowego, rodzinnego również, ale też jest karta pokazana tutaj takiego, żeby w tych związkach nie być na pół gwizdka. To też jest bardzo, bardzo istotne i dla niektórych bliźniąt znowu się pokazuje tu doradztwo, które się pokazało wcześniej, tak, w tym układzie dużym, że to doradztwo gdzieś tam winno jakby się pojawić, czy też być jakimś czynnikiem wspierającym. W pracy ważne, żeby być systematycznym, a nie działać chaotycznie tutaj, bo to się też zarysowało. Zmiany u wielu bliźniaków, jeżeli chodzi o kwestie właśnie pracy. Pracy własnych rąk wypracujecie, to co z nieba spadnie, będzie się wydawało, to nie do końca jest takie, ale karta mówiąca pracuje na własne tutaj realizacje, marzenia. Zatem tak, zawodowo może się dziać bardzo dużo, ale też dużo od waszych działań zależy. W historiach związkowych powiększanie rodziny, powiększanie majątku, ale również, żeby być w związkach tak na 100%, a nie na pół gwizdka, nie ograniczać się. Możliwe jakieś ogólne doradztwo się tutaj też rysuje. W zdrowiu zwrócić uwagę na historie te emocjonalne, ale też karty pokazują tutaj, żeby posiłkować się również medycyną nie do końca konwencjonalną, żeby się posiłkować medycyną niekonwencjonalną. O, może w ten sposób powinnam to ująć jako historię te właściwe. No i szansa na to, aby gdzieś tam funkcjonować w tym świecie, jako uczę się, doświadczam i też realizuję poprzez naukę kolejne właśnie lata. Dużo będzie się działo i też dużo będzie zależało, jak wy, jaką wy lekcję wyciągniecie z tego roku. Zobaczmy.
jak to się tu będzie rysowało z przesłaniem z kart anielskich. Przesłanie z kart anielskich. Przesłanie z kart anielskich. Współpraca. Anielska mądrość przypomina Ci, byś używał swoich zdolności i talentów dla wspólnego dobra. Pozbądź się walki o władzę, konfliktów i współzawodnictwa, które są rezultatem egoistycznego pragnienia wygranej. Współpraca w celu osiągnięcia najwyższego dobra krzewi harmonię i poczucie wspólnoty, wydobywając z ludzi najlepsze cechy. Postaw sobie za cel, by każdy odczuwał satysfakcję z wykonywanej pracy. Dzięki temu staniesz się krzewicielem dobrej woli i harmonii. Zbliżaj do siebie ludzi, szukając sposobów wspierania się nawzajem. Dzielenie się z innymi na pewno Ci przyniesie korzyści, gdyż anioły będą błogosławić Twoje wysiłki. Afirmacja dla Was: współpracuje ze wszystkimi. I z tym pozytywnym akcentem chcę tutaj zakończyć tenże horoskop. Mam nadzieję, że te informacje są dla Was rzeczowe, konkretne, że będziecie wiedzieli, jak się w nich poruszać, bo pamiętajcie, karty to możliwości, to wskazówki, nie wyrocznia i zawsze i wszędzie macie na nie wpływ. Uważam, że wróżba nie jest po to, żeby się spełniała, tylko po to, żeby nam wskazywała drogę. I jeżeli tak właśnie realizujemy się i bierzemy to jako wskazówkę, możemy przeciwdziałać, a nie skazywać się na to, co nam nie pasuje, bo to też jest ważne. I z tego, co mam w informacjach zwrotnych od moich tutaj klientów, to właśnie po zrozumieniu właśnie tego, że szukamy wskazówek, a nie gotowych odpowiedzi, zupełnie inne historie życia dla nich, rzecz jasna, komfortowe się zaczęły rysować. Zatem to też jest kwestia tego nastawienia. Dziękuję Wam za dzisiaj. Wszystkiego dobrego, wszystkiego co najlepsze, pozytywnych zdarzeń, ludzi wokół. Całuję, ściskam, pa, pa.